Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Mass Effect. Jest późno, bo już jest po 22, ale gram dalej. Mam tu wiadomość na terminalu z tego, co dowiedziałem się. Aniołowie, stróże, Orianna Lawson. Mam nadzieję, że piszę do właściwej osoby. Jestem Orianna. Moja siostra powiedziała mi niewiele, ale chyba nie przyszło jej do głowy, że jestem równie bystra co ona. Rozejrzałem się trochę i znalazłem handlarza informacjami, który zdobył dla mnie ten adres. Podziękowałam jej, ale nie podziękowałam tobie za udzieloną mi pomoc. Moi rodzice tego nie rozumieją, ale ja wiem, jak wiele Miranda robiła, w jak wielu drobnych sprawach opiekowała się mną przez lata. Nie powiem im tego. Wciąż chcę iść do szkoły i zrobić dyplom, ale chciałem ci przekazać, że wiem, że tobie zawdzięczam ratunek. Przez tyle lat miałam anioła stróża. Nie wiem, czy Miranda jakiegoś ma. Powiedziała, że pracuje dla ciebie i dało się wyraźnie odczuć, że robicie coś niebezpiecznego. Postaraj się, żeby wróciła żywa, dobrze? Orianna, PS. Nie mów jej, że to przysłałam. Tylko by się zezłościła. PSS. PPS. Miranda, ty masz swoją pocztę, a Shepard swoją. Więc przestań ją czytać. I nie udawaj, że tego nie robisz. Ja bym to robiła. Detektyw Ania. Czołem. Nie mam pewności, że to do ciebie dotrze, ale jeszcze raz dziękuję za pomoc w sprawie Samary. Najemnicy zaćmienia siedzą teraz jak myszy pod miotłą, a moi przełożeni też trochę zluzowali. Nie wiem, czy to się ze sobą wiąże, ale mam nadzieję, że następnym razem, kiedy spotkam egzekutorkę, będę mogła traktować ją z należnym szacunkiem. Wciąż nie mogę uwierzyć, że prowadziłam sprawę z jedną z nich. Ty to masz szczęście. Jeśli trafię na jakieś informacje o jej celu, to je prześlę. Dzięki, detektwania siły policyjnej Illium. Świetnie, ja chcę iść do Mirandy na start. Z Jacobem też mogę porozmawiać. O jego misji jeszcze nie zrobiłem, to jeszcze może nie. Ale do Mirandy? Uhuhu. To jakiś romans w końcu nawiązać. Tak wiem, przebiegam się w tą stronę i biegnę naokoło, żeby nie było. Tak chciałem sobie miło przebiec się naokoło. Ta myszka się wolno rusza. A czy ty na początku nie stacjonowałaś na horyzoncie? Owszem. Gdybym nie wstąpiła do Cerberusa, porwaliby mnie zbieracze. To ci się dopiero upiekło. Jeszcze raz dziękuję, Shepard, za poświęcenie czasu na uratowanie mojej siostry. Bez twojej pomocy nie dotarłabym do Orianny na czas. W przeciwieństwie do Niketa udowodniłeś, że można ci ufać. Cieszę się, że mogłam własnoręcznie go wyeliminować. Cieszy cię przeprowadzka siostry? Ma to, czego dla niej chciałam. Normalne życie i wolność obierania własnej drogi. A ona wie, że ma starszą siostrę. Przyjaciółkę. Nie powiedziałaś mi, o czym rozmawiałyście. Przedstawiłam się. Jej rodzina była w szoku. Ona szybko się przyzwyczaiła. W końcu jest równie bystra jak ja. Gra na skrzypcach. Jak ja uwielbia zmienne tempo Piątej Symfonii Nilsena. Chce pracować przy budowie kolonii. Opowiedziała mi o tym dowcip. Jest naprawdę zabawna. Tym się ode mnie różni. Zamierzasz jeszcze kiedyś z nią porozmawiać? Szczerze? Nie mam pojęcia. Tym razem nie zaplanowałam niczego z wyprzedzeniem. Zajmę się nią po naszej misji. Teraz nie mogę się rozpraszać, a ona musi przyzwyczaić się do nowego domu. Zabawne, wydajesz się zupełnie pozbawiona emocji. Dobrze wiedzieć, że gdzieś tam w głębi... Ta misja jest zbyt ważna, żeby zakłóciły ją emocje. Ale dziękuję, komandorze. To dzięki tobie moja siostra jest teraz bezpieczna. Nie zapomnę ci tego. Gorąco się zrobiło przez sekundę. Komandorze, w czym mogę pomóc? Masz chwilę, Mirando? Mam dużo pracy, Shepard. Może innym razem. Serio? Nie będę ci przeszkadzać. Oczywiście, serio? Komandorze. Spławiłaś mnie. Tam mamy łoże. Może się tu rozłożę? Dobra, idę. Dobra, zostawiam cię. Miranda. Dobra, zostało nam tutaj.
Obóz Żak. Gadałem tutaj, wiecie. Z nim jeszcze nie gadałem, więc nie może nie zacznijmy. Da. Więc zróbmy misję Jacoba najpierw. Tak, mamy po kolei, tak zrobimy. Potem będziemy po wszystkich chodzić i rozmawiać. Samara chce zamienić z panem. Każdy chce ze mną rozmawiać, a ja nie chcę z nikim rozmawiać. I co? Baza handlarza śmierci, miło. Wyrzucam sondę. Ej, tu jest bardzo dużo planet. W tym układzie. Sonda wystrzelona. Już byliśmy w tym układzie. Dobrze wiedzieć. Wyrzucam sondę. Ciekawe, jak bym trafił sam na tą planetę, na której jest ten handlarz śmierci. Czy to by się jakoś liczyło? Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Tutaj też chyba trzeba zeskanować. Sonda poszła. Dobra, musimy stąd wracać. Ja chyba tam był koniec. Chciałem tam lecieć, pamiętacie? O kurde, przekaźnik masy jest tutaj. Trzeba paliwo kupić. Okej, planeta bogata w złoża platyny. Sam info o planecie. Tam jest bogate złoże platynu. Jak sobie polecimy do tego, czemu nie, nie? Zaraz przy okazji zwiedzimy te planety. Czemu by nie? Wykryto anomalię. Sonda wystrzelona. Niki coś wykrywają. Zadanie podczas... Wlatujemy tam, nie wiem co to za misja. Ale wlatujemy tam. Idziemy Tejna i Garusa. Ciekawe, co to za planeta. O, jakoś dzika. To nie są rachni, nie? Czy to są rachni? To było ciekawe. Mgła na powierzchni planety przeszkadza ci w nawigacji. Możesz awaryjnie posłużyć się pobliskimi wieżami sygnalizacyjnymi. Nie, co to za misja w ogóle? Jest w dzienniku opisana? Baza krwawej hordy. A niech mnie. Co tu się stało? Wszyscy pracownicy, przestańcie łupać sklep na tym miejscu. Przecież nic tam już nie zostało. Natychmiast przenieść bazę w inny obszar. Co tu się stało? Nie wiem, ale nic tu się nie dzieje. Okej. Okay. Ostrożnie, atmosfera jest tu toksyczna. Dobra, nadajniki mnie prowadzą. Kontakt. Dobra, te klikseny śmieszne. No dobra, co jest tutaj na przykład? No, jest surowiec. Thank you.
Kurde, straszne byty tu występują. Ale nie, gdzie jestem, tak chciałem sobie polecieć po planetach, to nagle trafiłem na jakąś. Co oni mogli tu robić? Oni są martwi, no dobra. Uwaga, wszyscy pracownicy, to cofać się natychmiast, promy ewakuacyjne są już w drodze. Wszyscy, którzy nie wrócą na miejsce do czasu przyjęcia promów, zostaną tutaj z tym cholernym robactwem. Dobra. Jasno, miała tu miejsce jakaś walka. Ta, robale. Gdzie się patrzysz, kurde? Znowu się gdzieś Shepard patrzy. Salamul. Nie mogę zdobyć więcej worczów z Omegi. Garm ma swoje problemy. Tak więc musisz rozwiązać to po męsku i poradzić sobie jakoś samemu. Może oznacz ścieżkę nadajnikami. Założę się, że ci uledni worczu po prostu gubią się we mgle. Nadajniki, spoko sprawa, nie? Oj, ciemny zaułek. Idę! Jak wy jesteście przede mną... Gdzie Stain? Pain zniknął. Już idę. Ruszam. Robi się. Pain zniknął. Nie wiem, czy to jest część planu, czy nie. Chciałem prawdopodobnie przyjść tutaj wydobywać surowce. Tak mi się wydaje. Ale myślę, że jestem zdany na siebie. Moi ludzie się już zgubili dawno. Nawet kurde nie wiem, gdzie jestem. Co tu worży robiły? Się zabunkrowali przed robalami. Czy ja do tej wieży cały czas idę? Dobrze myślę? Bo z czymś się strzelają, czyli prawdopodobnie z tymi karaluchami. Zdjąłem. To był ten samowal.
Aha. Tak po prostu sobie wyeliminowaliśmy hordy przeciwników. Jo. Taria. Taka pomniejsza misja, nie? Można zarzucić. Może nie lećmy po tą platynę. Zróbmy najpierw wszystkie misje, które mamy. A potem zróbmy układy? Tak chyba będzie najlepiej. Bo jeżeli jakaś misja z układem się włączy, to wiecie. Sonda wystrzelona. Tylko że już tu jesteśmy, więc byśmy, dobra, ten jeden jeszcze układ byśmy mogli tam ogarnąć, bo jesteśmy w niego blisko. Planeta bogata w złoże. Jak tam fajnie mówi, nie? Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. No pięknie. Mamy już to zrobione, więc wracamy do przekaźnika masy. Będziemy się kierować... Zbiorniki paliwa pełne w połowie. Pełne w połowie. To chyba do tego miejsca, gdzie mam tam Jacob ma misję, tak myślę. To będzie nasza pierwsza misja. Późna godzina, tak widać. Ja zawsze mówię, ach, posiedzę sobie nawet po późnej godzinie, nie? I se ponagrywam, ale gdzieś tam jest to zmęczenie. Czuję to zmęczenie przez to, że wstaję o tej 6, 7. To jestem zmęczony już. Starość, nie radość. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Sonda poszła. I pierwiastek zero dla nas. Sonda wystrzelona. Dwie planety w układzie mają pierwiastek zero. To jest coś fajnego. Wykrywam anomalię. Nawet się nie obejrzą. Trzy. Dranie nawet się nie obejrzą. Wracam na drugi patrol, szukam ocala. Dranie nawet sonda się nie sonda poszła. Czujniki coś wykryły. Najemników. Błęki. Dobra, wchodzimy, nie? Kolejna taka minimisja, jak widać. Weźmy sobie Garusa i Tejna znowu. Ludzi, którzy nie są moi według mnie lojalni, ale ich biorę. No to będzie strzelanina na samym wyjściu prawdopodobnie. Tu wykopalisko mają chłopaki. Chłopaki, wchodzimy. No ich spowolni!
Małe wykopaliska sobie urządzili. Czynny rozwalony. Niewidzialna ściana? Moje ciało to ty. Zdjąłem ten cel. Jakąkolwiek stroną pójdziesz, to i tak dojdziesz. To na dole jest terminal. Komandorze Santiago, mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Potrzebujemy znów waszych usług w zakresie transportu ludzi, sprzętu i zdobytych przez nas artefaktów. Wysyłam do was przedstawiciela w celu ustalenia szczegółów transakcji. Ze względu na charakter operacji liczymy na pełną dyskrecję. Dr. Faren, kierownik badań Exogenii. Exogenii? Dobin, oczywiście możecie nas liczyć, zapewniamy eskortę. Transport. Ua! Ale tutaj, kurde, powiązania niezłe macie. Cóż to za artefakt, że najemników macie? Wielki dowódca? Nieźle. Oho, tu jest ich więcej. Dobra, teraz zjedliśmy każdego. PDA. Poruczniku Locke, którego właśnie zabiliśmy. Dartfakt zostanie zabezpieczony i wysłany. Macie ze swoimi ludźmi spotkać się z kapitanem Warheshem na pokładzie statku MSV Strontowy Muł. W pokładzie Arnika w Magice Omega. Jeśli zajdzie taka potrzeba, macie pomóc Warheshowi przy przejęciu. Odbij odpuszczony statek. Portański dziennik wideo. To może być ciekawe. Byli zbieracze pokazani, że Protanie zbieracze. Znaczy, że zbieracze byli pokazani, czyli jakby, no, wiecie. O, się dużo dowiedziałem. Na pańskim prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Jak zwykle. Wrócę do placówki Hordy. Informacje o planecie Zaidban, układ. Otrzymaliśmy przeanalizowane dane pozyskane przez ciebie na Tarich. Surowce wydobyte na Tarich były wysłane do Zadaban i prawdopodobnie wykorzystane do produkcji uzbrojenia. Crawford ewidentnie przygotowuje się do inwazji na wielką skalę. Zakłócenie jej działań znacznie. Dobra. Przeprowadziliśmy ASL-ców w sprawie tego porucznika Locke i jego spotkania z kapitanem. Przesyłamy wam znane współrzędne określające porządzenie statku MSV Strołkowy Muł. Okazuje się na pokładzie Muła jest cenny ładunek. O tym się dowiemy wszystkim. Dzięki wielkie. Ale to wiecie już w kolejnych odcinkach. Wiem, że krótszy, ale jestem zmęczony. A nie prowadzę, a prowadzenie odcinka w takim stanie nie jest zbyt dobre. Więc dziękuję. Do zobaczenia i cześć.